Dokładnie 2 miesiące temu. O 5 rano obudził mnie straszny ból w klatce piersiowej. Zadzwoniłem po pogotowie, natychmiast. Pogotowie przywiozło mnie tutaj, do szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala MSWiA. A po następnej godzinie ja już leżałem na stole i nad operacją udrażniania moich tętnic wieńcowych czuwał profesor Gil. Wtedy postanowiłem sobie, że ja go odwiedzę jeszcze raz i już nie jako pacjent. I to oto jest ta wizyta właśnie. 2 miesiące temu wylądowałem właśnie tu, w klinice kardiologii inwazyjnej. Rozpoznanie? Zawał mięśnia sercowego. Ja jestem kardiologiem interwencyjnym z krwi i kości. Pododdział to jest pierwsze serce kliniki, gdzie trafiają najciężsi pacjenci. Tutaj jest taka sala wstrząsowa, do której trafiają pacjenci najciężsi, ci, którzy wymagają terapii nerkozastępczej, którzy wymagają respiratoroterapii, którzy wymagają wspomagania pompą do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej i którzy wymagają bardzo wnikliwej takiej opieki personelu, nie tylko lekarskiego, ale również pielęgniarskiego. Ten zespół teraz jest SORUS, ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z moją pielęgniarką, gdzie przygotowują pacjenta. To jest przekazanie pacjenta. Po wstępnej diagnozie w szpitalnym oddziale reanimacyjnym pacjent jest decyzją tamtego zespołu ze względu na tło kardiologiczne zachorowania ostrego przekazywany do naszego pododdziału intensywnej opieki kardiologicznej, gdzie mój zespół przyjmuje pacjenta, zaczyna go diagnozować celem znalezienia głównej przyczyny pogorszenia stanu pacjenta, wdrożenie tego procesu diagnostycznego i wstępnego terapeutycznego po to, aby można było zidentyfikować przyczynę tego pogorszenia i wykonać procedurę, która pozwoli na jej usunięcie, a tym samym powrót do dobrego stanu pacjenta. Szuka się właśnie tych cech, które pozwalają na identyfikację przyczyny. Czy jest to przyczyna wieńcowa, czy jest to przyczyna płucna, czy też w ogóle pozasercowa. To jest ten etap wczesnej diagnostyki, która pozwala na wdrożenie jak najbardziej celowanej terapii, bo nie rzecz w tym, żeby panu dać tylko tlen, nie rzecz w tym, żeby zwolnić jego czynność serca, ale przede wszystkim, żeby usunąć przyczynę właśnie duszności, zbyt szybkiej czynności serca i zbyt niskiego ciśnienia krwi. Cały problem polega na tym, że kiedy to wszystko się zaczyna, to spora część pacjentów ma bardzo małe objawy. Paradoksalnie wtedy odpowiednie działanie potrafi wycofać najmniejsze uszkodzenia związane z procesem zawałowym. Właściwie jeśli naczynie jest drożne, to oprócz początkowych dolegliwości bólowych, zmian jakichś w EKG, wszystko się potrafi odwrócić, jeśli to wszystko się w przeciągu godziny czasu naprawi. Tak? To samo możemy zrobić, jeśli uda nam się w ciągu godziny takiego delikwenta położyć na stół, udrożnić mechanicznie taką tętnicę, wspomóc potem leczenia farmakologicznym i można powiedzieć, ten człowiek może nie mieć śladu po przebytym zawale. Zawał zawałowy nie jest równy, bo po pierwsze w zależności od tego, jaki jest mechanizm tego zawału, rozpoznajemy zawał z tak zwanym przetrwałym uniesieniem ST. Kiedyś to był tak zwany zawał pełnościenny, ten cięższy, ten, który szybciej destabilizuje. Ten pełnościenny, kiedyś taka była nazwa, wiąże się z całkowitym zablokowaniem przepływu krwi do obszaru, za którego ukrwienie dana tętnica jest odpowiedzialna. Jednym z objawów procesu zawałowego może być zatrzymanie akcji serca, zarówno w tak zwanej asystolii, czyli braku skurczów,
albo bardzo szybkie czynności serca, my mówimy o migotaniu, gdzie ono tylko drga, tak? Nie ma skurczu, rozkurczu, tak, właściwie nie wykonuje pracy. Nie przepompowuje krwi, która daje nam życie i siłę. I oczywiście u pacjentów, paradoksalnie tych, którzy wcześniej nie mieli żadnych dolegliwości, tych, którzy mają właściwie tylko jedną chorą tętnicę, która odpowiedzialna jest za zawał, czyli my mówimy na to brak odpowiedniego treningu niedokrwiennego, to ci pacjenci są bardziej narażeni na takie elektryczne powikłania ostrego procesu zawałowego. Mięsień sercowy ma jakby spełnia dwie funkcje, bo z jednej strony jest mięśniem, który tłoczy krew, tak, ale ma w sobie układ bodźcowo-przewodzący, który dba o to, czy odpowiada za to, że to serce kurczy się w odpowiedniej częstości, to, że odpowiednie jego części w odpowiedniej sekwencji tym skurczom ulegają i w konsekwencji zabezpieczają bardzo wysoką sprawność. Myśmy poznali w sporej części te tajemnice serca i z zaburzeniami przewodzenia i generacji impulsów potrafimy sobie radzić właśnie poprzez wszczepianie rozduszników serca. A intubacja jest to wprowadzenie rurki do tkawicy? Dokładnie. To jest wprowadzenie takiej rurki, która umożliwia podawanie tlenu do płuc, a przez to poprawia się utlenowanie tej krwi. W przypadku pacjenta, który ma część naczyń płucnych zablokowanych skrzepinami, ta wymiana gazowa ulega drastycznemu ograniczeniu. Ale te urządzenia, które pan wymienił, to są tak zwane sztuczne płuca, sztuczna nerka. Sztucznego płuca tutaj nie mamy, ale sztuczną nerkę tak. Mamy pompę wspomagającą krążenie, odciążającego serce. Jest naszą procedurą, że w pierwszej fazie trafia taki pacjent na łóżko, gdzie jest troszkę więcej miejsca, gdzie możemy dojście z każdej strony jest do niego, tak. Dopiero potem, jak już jest wszystko, wszystkie z tych najważniejszych elementów zabezpieczone, czyli zabezpieczony jest oddech poprzez intubację, zabezpieczone są wlewy substancji do dużych żył, najczęściej jest nakłuwana żyła szyjna wewnętrzna albo żyła podobojczykowa i taki pacjent tak przygotowany najczęściej już z wdrożoną terapią farmakologiczną jedzie albo do pracowni hemodynamicznej i jeżeli przyczyną jest ostre niedokrwienie i rozwijające się zawał mięśnia sercowego, albo jeśli są inne przyczyny, to jedzie do tak zwanej sali wstrząsowej, gdzie podłączamy następne urządzenia, pobieramy krew do monitorowania stanu pacjenta. Serce ma jakby dwa układy. Jeden to jest układ ten mięśniowy, który pozwala na tłoczenie krwi w odpowiednim czasie, a z drugiej strony ten elektryczny, który nadzoruje odpowiednią funkcję w sensie częstości skurczów i trafienia tych bodźców elektrycznych w odpowiedniej sekwencji do poszczególnych jego części, po to, żeby ten przepływ krwi był jak najbardziej efektywny i szybki. Mam tą niebywałą przyjemność posadowienia się w gronie pionierów tej specjalności w Polsce i również cieszę się ogromnie z tego powodu, że od samego początku, właściwie jak powstała kardiologia interwencyjna, można powiedzieć, że ona powstała po roku 1978. Dlatego, że w tym to roku, o ile dobrze pamiętam, wykonano pierwszy zabieg angioplastyki wieńcowej. Wykonał ją Andreas Grinzig w Szwajcarii. I w tym momencie kardiologia inwazyjna, która zajmowała się generalnie diagnostyką, czyli koronografiami, na podstawie których pacjenci byli kwalifikowani ewentualnie do pomostowania artalno-wieńcowego, nagle uzyskali inny sposób, inną metodę poprawienia uchwienia mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej. To była rewolucja. Na początku były pojedyncze ośrodki, to było Zabrze, to było Katowice, to był Kraków, czyli duże ośrodki akademickie, w których te techniki były wprowadzane, ale następny
przez ten cały czas tworzyły się te ośrodki i wszyscy w tych ośrodkach starali się uczyć i marzyli o tym, żeby nie tylko diagnozować dla kardiochirurgów, ale żeby móc leczyć bez pomocy kardiochirurgów. I to był taki naturalny napęd, który bardzo ładnie uzupełniał się z dynamicznym rozwojem tej techniki, czy tej metody terapeutycznej w świecie. W 1994 roku zabiegi, które do tamtej pory były wykonywane głównie w oparciu o balon angioplastyczny, zostały uzupełnione o tą sprężynkę, czyli stent. Nasze wyniki uzyskały jeszcze większą moc. Staliśmy się właściwie niezależni od kardiochirurgii.